Szanowni Państwo, są ze mną absolutnie dwie żywe legendy polskiego i europejskiego bilardu, Radek Babica i Tomasz Kapłan. Co łączy tych dżentelmenów oprócz wspaniałych sukcesów? Ano to, że w tym roku reprezentować będą Polskę na Mistrzostwach Świata w parach, tak zwanym World Cup of Pool. Zaczniemy jednak od uporządkowania pewnych kwestii chronologicznych. Radku, grasz z Tomkiem i powiedz mi tak szczerze, myślałeś o jakichś szelkach dla Tomka albo o tym, ażeby go troszeczkę podtuczyć, bo wszyscy pamiętamy, co się działo z jego paskiem podczas półfinału Grand Prix Europy. Masz na to jakiś pomysł? No tutaj będziemy w takiej dobrej sytuacji, że będzie miał w mojej postaci takiego dodatkowego obserwatora, który będzie patrzył, co się dzieje, i jak tylko będzie jakieś niebezpieczeństwo, no to będę mówił, że na przykład ma ściągnąć ten pasek po prostu. No to przyznam szczerze, kamień z serca, ale dobrze Tomku, jak to z tym paskiem? Była to jakaś taka medialna nagonka? Ty kontrolowałeś ten pasek, czy faktycznie tam taki element dramaturgii się wkradł? No, na pewno tego paska nie dało się skontrolować. Nie miałem na wpływu na to, co się z nim dzieje, także następnym razem po prostu muszę bardziej uważać. No okej, i to mnie zadowala. Dobrze, panowie, przejdźmy do samej rywalizacji, która już za kilka dni się rozpocznie. No każdy wasz medal będzie ogromnym sukcesem, no ale żeby tak na dobrą sprawę przebić wyczyn Karola i Wojtka, musielibyście awansować do finału. Powiedz mi proszę tak szczerze, czy analizowaliście, przepraszam, Radku, poczynania chłopaków w zeszłym roku? Czy staraliście się wyciągnąć z tego jakieś wnioski? No na pewno oglądaliśmy wszystkie mecze, ja przynajmniej śledziłem dokładnie ich wyczyn, który dokonali w zeszłym roku. Poprzeczkę nam podnieśli niesamowicie, no ale każdy mecz może wyglądać inaczej, każdy mecz musimy walczyć do końca. Oni pokazali, że praktycznie z prawie przegranej pozycji można zdobyć też srebro, bo trzeba przypomnieć, że w pierwszym meczu przegrywali 5-1 z Australią, a zdołali wygrać ten mecz 8-6, więc do końca musimy wierzyć. No a jakbyśmy powtórzyli wyczyn ten, który dokonali Wojtek i Karol, no to byłby chyba jeszcze większy sukces niż w zeszłym roku. Niewykluczone. Tomku, teraz taka absurdalna sytuacja, takie naiwne założenie sobie poweźmiemy, dlatego wykażesz się wyobraźnią. Wyobraź sobie, że Karol i Wojtek mają patent na zdobywanie medali w parach. I powiedz mi, gdybyś mógł im zadać tylko jedno pytanie, które miałoby was przybliżyć do tego sukcesu, jak brzmiałoby to pytanie? Nie mam pojęcia. Ale to strasznie trudne pytanie teraz zadajesz. Nie wiem, no co chciałbym ich zapytać tak naprawdę. Nie mam pomysłu. Rozumiem, że już wszystko wiesz jak wywalczyć medal, wiesz jak to będzie miało działać z Radkiem w parze, tak? No mam nadzieję, że wiem. Mam nadzieję, że się uda powtórzyć sukces sprzed roku. Rozumiem. Panowie, Radku, dwóch kapitalnych zawodników. Wy ciągle jesteście w stanie wygrywać naprawdę największe sukcesy. To wystarczy, czy trzeba jeszcze czegoś, żeby zdobyć medal Mistrzostw Świata w parach? No myślę, że na pewno trzeba tak naprawdę trafić z formą właśnie w tych zawodach. No nie ukrywam, że też element szczęścia by się przydał, bo gra w 9 bil, to czasami ten element szczęścia otwiera zawodnikom drogę do sukcesu. Absolutnie, masz rację. Tomku, z Radkiem znacie się od kilkunastu lat, to są lata wspólnej rywalizacji. Można powiedzieć, że znacie się jak łyse konie. Czy jednak będzie trzeba budować jakąś chemię, czy będziecie robić coś w tym kierunku, żeby jednak ta wasza współpraca właśnie w Anglii wyglądała bardziej obiecująco niż mogłaby? My już graliśmy razem w parach w turnieju w Kijowie. Wygraliśmy ten turniej, także myślę, że potrafimy razem ze sobą dobrze współpracować i myślę, że wszystko będzie w porządku. Oby tak było. Wiesz co, Karol Skowerski powiedział mi, że zawodnik, który rywalizuje w parach, daje z siebie więcej niż gdyby grał sam dla siebie, indywidualnie. Zgadzasz się z tym? Jak myślisz, skąd się to bierze? Zgadzam się z tym, bo ciąży na nim większa presja, a wydaje mi się, że każdy zawodnik, który jest dobry, to potrzebuje dużej presji, żeby wydobyć z siebie jeszcze więcej. I tutaj mamy przykład, że odpowiadamy też za swoje czyny przed kolegą z drużyny i to może mobilizować zawodników. Czyli chcesz powiedzieć, że stres w tym przypadku stanowi dodatkową motywację u skrzydla? Ja osobiście wolę grać pod większą presją, więc wydaje mi się, że zawodnicy, którzy osiągają duże sukcesy, to potem brakuje im właśnie meczy, w których stawka jest jakaś duża i w przypadku właśnie takich turniejów jak World Cup of Pool ma to miejsce, że naprawdę każdy strzał jest bardzo ważny, a dodatkowo jak dochodzi czynnik, że kolega z drużyny jeszcze będzie za chwilę
podchodził do stołu po moim strzale, no to też muszę zrobić wszystko, żeby było dla niego jak najłatwiej. Radku, to pary to od zawsze w sumie. Ty masz największe doświadczenie w rywalizacji w World Cup of Pulp, ale pary zawsze były jakąś mocną stroną polskiego bilardu. Tam sporo tych ćwierćfinałów było, żeby nie wspomnieć o srebrze sprzed roku. Powiedz mi, czy jest szansa, że pary właśnie staną się taką polską specjalnością, taką naszą wizytówką na świecie? No miejmy nadzieję, że tak się stanie po tym turnieju, ale tak naprawdę no to myślę, że to, że Polska dobrze się pokazuje w turnieju w parach, czy w ogóle w jakichś zawodach drużynowych, no to jest to głównie powodem jest to, że między zawodnikami jest więź, bo zawodnicy po prostu się lubią, jest przyjaźń, nie ma czegoś takiego, że jest jakaś zawiść, jeżeli ktoś coś wygra, czy zdobędzie jakiś sukces, to wszyscy każdym kibicują po prostu na arenie międzynarodowej i to powoduje, że jak oni grają w jednej drużynie, no to jest ta taka chemia, dzięki której no, gramy chyba lepiej. Rozumiem. A ciebie, Tomku, poproszę, 3 powody, dla których przywieziecie teraz medal z Anglii. Radek Babica, Tomek Kapłan i chemia między nami. I właśnie to chciałem usłyszeć. Dziękuję wam, panowie. Na pewno o odpoczynaniach Radka i Tomka będziemy informowali na bieżąco. Dziękuję, panowie. Powodzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.